Poznania ksiądz Tomasz Grysa wyniesiony przez papieża Franciszka do godności arcybiskupa i nuncjusza apostolskiego. Kim jest wyświęcony w 1995 roku w Poznaniu kapłan i jak dotąd przebiegała jego posługa? O tym już teraz rozmawiam z kolegą z seminarium księdza Tomasza, proboszczem parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Poznaniu, księdzem Zbigniewem Szlachetką. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dziękuję, że ksiądz dojechał na ostatnią chwilę, co prawda, ale jeszcze kilka zdań zdążymy zamienić. Rozumiem, że korki, no ale to starczy. Jest sprawa, która dotyka wszystkich, niestety, wszystkich poznaniaków. Papież Franciszek mianował księdza kolegę, księdza prałata Tomasza Grysę, kapłana zresztą archidiecezji poznańskiej, bo tutaj u nas wyświęcanego w 1995 roku, nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, delegatem apostolskim na Komorach, z funkcjami delegata apostolskiego na Reunion, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa i przydzielając stolicę tytularną Rubikon. Zaskoczenie, czy prędzej, czy później spodziewany awans to był? Prędzej, czy później spodziewany awans. Na to czekaliśmy, świadomi, że taka jest kolej rzeczy. Kiedy ktoś gorliwie wypełnia posługę w służbie dyplomatycznej Kościoła, to naturalną koleją rzeczy jest także ta droga, że w którymś momencie Ojciec Święty decyduje o tym, aby kogoś, kto do tej pory pomagał nuncjuszom, czyli ambasadorom Stolicy Apostolskiej, zamianować takim właśnie ambasadorem, czyli nuncjuszem. A z natury rzeczy każdy nuncjusz jest podnoszony do godności arcybiskupa. Ksiądz zna się z księdzem, ksiądz proboszcz zna się z księdzem Tomaszem Grysą, arcybiskupem nowym niebawem. Czy miał okazję już ksiądz mu pogratulować i co ewentualnie mówił? Najpierw udało mi się to po prostu napisać SMS-em, ale kiedy upewniłem się, że numer, który znalazłem w roczniku archidiecezji, jest aktualnym numerem jego już tam na ostatniej placówce w Jerozolimie, no to udało się dodzwonić, no i podzielić naszą radością całego rocznika z tego, że doczekaliśmy tego momentu, kiedy nasz kolega Tomek będzie pełnił już samodzielną posługę jako nuncjusz apostolski. A jak zareagował, coś się podzielił, jakimiś wrażeniami? Cieszył się bardzo też tą posługą, aczkolwiek wykazał się jak zawsze takim wielkim poukładaniem, stonowaniem, z radością przyjął gratulacje, natomiast już tak jakby uświadamiał nam, że jeszcze trochę czasu pobędzie w Jerozolimie, jeszcze chce pozamykać wszystkie sprawy, które tam pełnił, przygotować się na ten uroczysty dzień przyjęcia święceń biskupich. Czy już wiadomo, kiedy to się stanie? Jeszcze? Domyślamy się, że w listopadzie. Najprawdopodobniej w samym Poznaniu. Także przynajmniej takie rokowania są. Jeżeli Ojciec Święty Franciszek nie zamiesza troszkę w tym wszystkim, decydując się na to, żeby osobiście wyświęcić naszego kolegę, to wówczas najprawdopodobniej ta uroczystość odbędzie się tutaj w Poznaniu. To by była duża sprawa, ale chciałem troszeczkę księdza podpytać, jakim klerykiem, jakim kolegą w seminarium był ksiądz Tomasz, no niebawem nowy arcybiskup. Nierzadko używaliśmy takiego określenia nasze cudowne dziecko. Kolega, który od samego początku wykazywał się niesamowitym potencjałem intelektualnym, ale też był duszą towarzystwa i zawsze takim pomocnym, chętnym do tego, aby wspierać, pomagać kolegom słabszym intelektualnie, którzy razem z nami byli na roku. Zawsze można było na niego liczyć. To rzeczywiście był ktoś, kto dla nas był takim mocnym punktem odniesienia, ale też i przecierał szlaki, których chyba wcześniej nikt nie przetarł. Dzisiaj nawet dopytywałem go o to, czy zdarzyło się wcześniej, żeby ktoś chyba jeszcze nawet przed obłóczynami albo krótko po przyjęciu stroju duchownego na trzecim roku pełnił funkcję kantora, czyli przewodził, był odpowiedzialny za śpiew w całym seminarium. Mówiąc krótko, pod jego funkcja, dyrygenturą musieli śpiewać także diakoni, najstarsi nasi koledzy, którym może nieraz nie smak było, że taki młody kolega nimi dyryguje. Czyli tutaj rozumiem, że mówi ksiądz proboszcz o jego wyjątkowych umiejętnościach też muzycznych, tak? Zgadza się. Był wykształcony muzycznie, tak? Tak, skończył szkołę muzyczną i
tak domyślamy się, że świętej pamięci ksiądz arcybiskup Brzystroba właśnie w tym kierunku chciał dalej jakby zainwestować w Tomasza, żeby on tu właśnie dla całej archidiecezji odpowiadał za tę stronę muzyczną. Tomek już w seminarium komponował utwory, więc od tej strony jakby tam myślę ta inwestycja byłaby bardzo trafiona, ale w międzyczasie pojawił się nowy arcybiskup, który dostrzegł ten potencjał intelektualny, który w Tomku jest i wysłał go, pomógł wysłać go na studia do Rzymu. No i tam bardzo już został, trafiony, można powiedzieć. Podejmował później wiele działań, taką, można powiedzieć, przeszedł taką karierę wręcz w dyplomacji watykańskiej. Czy ksiądz mniej więcej orientuje się, gdzie on tam bywał? Jakie zadania miał? Zaczynał od pierwszą placówkę w Moskwie. O. Potem bardzo odpowiedzialna funkcja to była pomoc nuncjuszowi w Indiach. Mhm. Dalej Belgia. Tak, Meksyk, Neapol chyba też, tak? Nie, Neapol nie. Meksyk, Brazylia. Nepalu, przepraszam, w Nepalu. Nepal przy okazji Indii. Aha, to tak. Brazylia, potem Narody Zjednoczone, czyli Nowy Jork. Czyli, No i teraz aktualnie Ziemia Święta, Jerozolima. No to na koniec jeszcze ja dodam tylko, bo to też warto chyba podkreślić, bo musimy niestety już kończyć, że nowy arcybiskup z Poznania, wyświęcony w 1995 roku, tak, no, też mówi biegle po angielsku, francusku, włosku, portugalsku, rosyjsku i hiszpańsku. To tak jest. Drobiazg, nie? Taki drobiazg. Bardzo serdecznie dziękuję, chociaż za te kilka zdań o nowym arcybiskupie Tomaszu Grysie, który został wyniesiony właśnie do tej godności przez papieża Franciszka, a państwa i moim gościem był kolega z seminarium księdza Tomasza, proboszcz parafii pod wezwaniem nawiedzenia Matki Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Poznaniu, ksiądz Zbigniew Szlachetka. Dziękuję księdzu bardzo serdecznie za wizytę w studiu.